Mistrzu Kenobi, chyba wyszliśmy z nadprzestrzeni. Tak, na pewno. Odłóżmy miecze, nie chcemy niczyjej krzywdy. Mistrzu Skywalkerze, ja nie wiem, czy ty czujesz taką dziwną energię. Czuję. Nasza misja w ogóle jest jakaś niesamowicie specjalna. Ja nie wiem, czy ty pamiętasz mistrza Smedleya. Mistrza Smedleya? Pamiętam. On zaginął przed wielu laty i nikt nie wiedział, co się z nim dzieje. Pamiętam cechę, która go wyróżniała. Miał niesamowitą umiejętność rozmawiania z ludźmi. Jak zaczynał mówić, to potrafił nawet psa wyprowadzić ze sklepu z kiełbasą. Pamiętam, nawet R2-D2 mówił, że jak na człowieka, był całkiem sprytny. Był sprytny. Czemu jesteś? No właśnie. Właściwie zobaczmy. Co? Co to za miejsce? Kim wy jesteście? Gdzie jesteś? Czy wy może znacie mistrza Smedleya? Czyli to są ci od mistrza Smedleya. Mistrzu Kenobi, mistrzu Skywalker, to są ci od mistrza Smedleya. Wy tam macie po prostu prowadzić obrady. R2-D2, czy a, mam odbiór? Mam odbiór? Ja też, tak? Tak? No, już wszystko jasne. Ja już wszystko wiem. Witajcie, ziemianie. Mistrzu Kenobi. Tak. Toastmasterzy. Ach, tak się ten zakon mistrza Smedleya nazywa. Mistrzu, tak. Toastmasterzy. Witajcie, Toastmasterzy. Witajcie, Toastmasterzy. Wprost od mistrza Jody przynosimy wam moc. Rozsiądźcie się wygodnie. Rozluźnijcie swoje ciało i umysły. Przygotujcie się na przekaz mocy. Prosto od mistrza Jody przesyłamy wam moc, która porusza każdą najdrobniejszą cząstkę we wszechświecie. Adin. Dwa. Tri. Czas rozpocząć obrady. Mistrzu Kenobi, zapomnieliśmy o czymś bardzo ważnym. Zapomnieliśmy... Jakby miał 800 lat, tak jak ja, to też byś zapominał. Zapomnieliśmy im powiedzieć, co się może wydarzyć podczas przekazania mocy. To jest bardzo ważna informacja. Posłuchajcie, podczas przekazywania mocy mogą zdarzyć się najróżniejsze rzeczy. Możecie poczuć mrowienie w tych członkach ciała, w których nigdy nie czuliście. Na tej sali mogą się pojawić zupełnie nieuzasadnione wybuchy śmiechu. Typowe symptomy. A poza tym mogą pojawić się nawet omdlenia spowodowane zupełnie nie wiadomo skąd pojawiającym się zachwytem. Jest jednak rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę najbardziej. Czasami, gdy przekaz mocy jest wyjątkowo silny, a ten był, bo trzęsą mi się nogi, mogą zdarzyć się zakłócenia w dostawie elektryczności. Więc jeszcze raz, niech moc będzie z wami! Drodzy Toastmasterzy, nie wszyscy z was byli wczoraj na finale konkursu wystąpień humorystycznych i odpowiedzi na gorące pytania. Było dużo mocy i dużo emocji. Mocnych emocji. Bardzo mocnych emocji. Ale zwycięzca, jak zawsze, jest tylko jeden. Właściwie jest dwoje zwycięzców, bo konkursy wczoraj były dwa. Chciałbym przedstawić i ogłosić
tym, którzy o tym nie wiedzą. Zamistrzynią Polski w gorących pytaniach została Lena Wachowiak z Bydgoszczy. Gdzie jest Lena? Leny nie ma? Leny nie ma. Ach, jak mi przykro. Moi drodzy, oprócz tego, że Lena zwyciężyła w konkursie odpowiedzi improwizowanych, to otrzymała również dwie nagrody publiczności w obydwu konkursach. Tytuł jej wystąpienia był bardzo zagadkowy, ponieważ brzmiał bądź zawsze gotowa. I szczerze powiedziawszy, myśleliśmy, że Lena jest gotowa, żeby pojawić się na tej scenie. I zrobić to jeszcze raz. Nic z tego nie wyjdzie dzisiaj. Lenę opuściła moc. A może Lena przeszła na ciemną stronę mocy? Nie, nie. Twój tatinek se tu nie przyjechał. Nie przyjechał. Lupus. Nie przyjechał. Nie. Moi drodzy, skoro nie ma Leny, to chcę przedstawić mówcę, którego za chwilę zobaczycie na scenie. Głęboki, męski głos. Pełen siły i przekonania. Piękny język polski. Doskonałe warsztat. Mówi o sobie, że jest opowiadaczem baśni i historii. Nazywa siebie bajarzem. Jak mówi, ma tą przewagę nad politykami, że w jego historiach słuchacze doszukują się prawdy. Prosto z Poznania. Marek Charemza. Marek Charemza. Podróż, historia oparta na faktach. Podróż, historia oparta na faktach. Marek Charemza. Do niedawna myślałem, że jestem jedyną osobą, która nie podróżowała nigdzie. Absolutnie nigdzie. Ale mawiają, że podróże kształcą. Tak więc z braku innej intelektualnej rozrywki stwierdziłem, że wraz z moją dziewczyną udamy się do Zakopanego. I tutaj moja refleksja. Polacy nie podróżują. Polacy migrują. Dlatego nawet na weekendowy wypad zabieramy pół szafy, albo i całą, jeśli się zmieści. Nie inaczej było ze mną. Kiedy zapinałem już pasami władowaną po brzegi przyczepkę samochodową, już wiedziałem, że na pewno czegoś zapomniałem. Mimo, że w moim pokoju niosło się echo. Przezornie rzeczy mojej dziewczyny wysłaliśmy już wcześniej na palecie. Dostaliśmy nawet zniżkę za tonaż. I tak, przerażeni tym, co może nas spotkać w takiej podróży, wsiedliśmy do samochodu i ruszyliśmy. I tutaj kończy się ta wesoła część, a zaczyna część tragiczna. Podróż bowiem zaczęła się tragicznie. Na pocieszenie dodam, że nie dla nas. Otóż stado małych wróbelków postanowiło przeciąć nam drogę. I prawie im się udało. Tylko ten jeden, jak mnie gruchnął maskę, odbił się od szyby i zostawił taki dziwny mas. Naznaczeni tym piętnem bezsensownej śmierci, stanowiliśmy już łatwy kąsek dla pani losu. I wtedy się zaczęło. Nagle jakieś drogi znikające, zatarasowane, wypadki. Patrzymy, nie można przejechać trasą. Nie ma problemu, mamy GPS. Znajdziemy jakiś objazd. I tak wjeżdżamy sobie w jakąś wioskę. A tam kończy się asfalt, kończy się wioska, zaczyna się las i tak jedziemy przez te wszystkie wertepy Haszczebogata przez pół godziny. Myślę sobie, no co jest?
Spoglądam w ustawienia GPS, patrzę tylko drogi gruntowe. Ale podróż trwa dalej. I jedziemy sobie spokojnie, aż do momentu, w którym przed nami nagle jedzie sobie złomiarz. Powolutku, z przyczepką całą wyładowaną żelastwem. I jedzie sobie. A my za nim. I z moją słowiańską cierpliwością tylko oczekuję, żeby móc go wyprzedzić, bo droga kręta, zdać przeciwka, ciągle ktoś jedzie. Ale w końcu wyczajmy chwilę. A potem był ciągnik. I zestaw tirów. Kiedy wreszcie już wyjechaliśmy na tą piękną trasę, gdzie mogliśmy gnać przed siebie, wtedy moja dziewczyna odezwała się złowieszczo w te słowa. Misiu, a będziesz mocno zły? Zapomniałaś czegoś. I tak, i nie. Muszę do łazienki. Zapomniałam ci powiedzieć wcześniej na stacji. Wiedziałem, że trzeba było wziąć kibel. Cóż było robić? Niewiasta w potrzebie. Zatrzymaliśmy się. Czekam, stoję. Czas mija, czekam. O, jakiś tir. Drugi. Trzeci. Ciągnik. A na końcu... Złomiarz. Ale nie zrażeni tym zupełnie, dotarliśmy do naszego miejsca przeznaczenia, do Zakopanego. Było już ciemno, więc wyruszyliśmy w góry, skoro świt. Daleko jeszcze? Długo już idziemy? Kiedy odpoczynek? Co? Tylko zaklucze drzwi. Ale przecież nas były też inne dziwowiska, równie osobliwe. Na przykład motyw nierozważnego misia, czyli pakera z blondyneczką. Słuchaj, mała, szkoda twoich szpilek na ten pagórek. Wniosę cię na górę. Misio, tylko uważaj, bo ty jest ślisko. I wtedy gdzieś z oddali słychać było znajome. Ale wspinaliśmy się dalej, bo gdzieś w środku mnie tkwiła taka myśl, że jak dotrzemy na tą górę, to tam nie będzie ludzi, że wreszcie sobie oddychniemy od nich, jak spotykamy ich ciągle w mieście. I kiedy tam weszliśmy, zdjęła mnie zgroza. Ludzi tam było pełno na jakiejś wyprzedaży. Pytam się gościa, panie, dają tu coś? Spojrzał na mnie jak na kosmitę. Nie. Okrzepiony jego słowem, stwierdziłem, że zostaniemy tam na noc. Może sobie pójdą. I tak kończy się ta część tragiczna, a zaczyna happy end. O 6 rano, skoro świt, wziąłem moją dziewczynę i ruszyliśmy nad morskie oko. Widoki były przepiękne. Tak cicho, tak spokojnie. I nie było tam nikogo oprócz nas. No, prawie nikogo. Ale mówię sobie, a co tam? Wóz albo przewóz, teraz albo nigdy. Kochanie, czy wyjdziesz za mnie? I wiecie co? Ona po tym wszystkim się zgodziła. Podróże kształcą. Ponieważ czegoś się jednak nauczyłem. I was też czegoś nauczę. Jeżeli chcecie, by jakaś kobieta przyjęła wasze oświadczenie, pierwsze, co należy zrobić, to doprowadzić ją do czarnej rozpaczy na polskich drogach. Po drugie, przepędzić cały dzień przez najwyższe góry. A po trzecie, pół żywą wywlec z łóżka. Na pewno się zgodzi. Jeżeli nie dlatego, że jest absolutnie wszystko jedno,
To choćby dlatego, że patrząc na ciebie już wie, że nie jesteś najgorszym, co mogło ją spotkać. Podróże kształcą. Dziękujemy. Moi drodzy, wczoraj nagradzaliśmy zwycięzców w konkursach, a teraz nadszedł czas na nagrody za zaangażowanie w pracę w naszej organizacji. Zapraszamy na scenę Division Gubernatora Okręgu B księżniczkę Marzenę Augustyn. Zapraszamy również Division Gubernatora Okręgu Piotra Klimko. Widział ktoś Piotra? Widział ktoś Piotra Chinko? Czy Piotr Chinko jest na sali? Schował się pod kapturę. Ja zostawiam na scenie w takim razie. Do zobaczenia. Moi drodzy, nasza organizacja to my, to ludzie. To ci, którzy każdego dnia, tygodnia przygotowują mowy, przygotowują spotkania, prowadzą spotkania, biorą na siebie ciężar, biorąc na siebie odpowiedzialność za to, za rozwój swój i rozwój innych. To siła, to moc każdego z nas, który angażuje się, organizując taką konferencję jak ta, konferencję rejonu, konferencję okręgu, bądź konferencję dystryktu. Jest moc! Jest moc! Toastmasters ma. W Toastmasters jest wiele sposobów, żeby takie osoby docenić, które robią dużo, dużo więcej niż mogłyby. Dlatego, że dla siebie i dla innych. Dla siebie, dla innych, dla organizacji, dla innych Toastmasterów. Jedną z takich metod, jednym z takich sposobów doceniania jest nagroda Outstanding Toastmaster. To jest taki mały pin. Taka mała odznaka, która niesie w sobie wielką moc. Która mówi o tym, że to nie jest taki zwykły Toastmaster. To jest Toastmaster, który robi dużo więcej. I dzisiaj z Marzeną chcielibyśmy takie osoby uhonorować, ponieważ to jest konferencja naszych dwóch dywizji, naszych dwóch okręgów. Chcielibyśmy takie osoby uhonorować. Marzena, dodasz coś od siebie? Księżniczko. Dzisiaj chciałabym wyróżnić dwie osoby, które szczególnie przez cały okres swojego uczestnictwa w organizacji Toastmasters, szczególnie w zeszłym roku Toastmasterowym, wiele wniosły w naszym okręgu, które wiele mi osobiście pomogły, ale też pomogły wielu innym członkom naszych klubów w Krakowie, Rzeszowie, a nawet w całej Polsce czy Europie. Okej. Przystąpmy do dzieła. Ja mam takie cztery osoby. To zacznij. Księżniczko. Księżniczki, ladies first. Pierwsza z osób to członek założyciel Toastmasters AGH w Krakowie. Członek założyciel Promil, też klubu Toastmasters w Krakowie. I prezes tego klubu, który w pierwszym roku działalności klubu sprawił, że klub osiągnął 10 punktów w skali DCP.
miał największą liczbę członków w klubach w naszym okręgu, szczególnie w Krakowie. Osoba, która silnie działa w Toastmasters, która bardzo pomogła przy organizacji konferencji dystryktu, która była w maju w Krakowie. Jest to osoba, która była odpowiedzialna za edukację, za warsztaty. A tą osobą jest, uwaga, uwaga, Łukasz Ubogi! Co? Ktoś ode mnie? Pochwal się. Dobrze. Moi drodzy, ja chciałbym wyróżnić osobę, która bardzo mocno przyczynia się do rozwoju, do wsparcia klubów we Wrocławiu. Nie wiem, czy wiecie, a jeżeli nie wiecie, to się teraz dowiecie. Kluby wrocławskie przeżywają dość trudny okres. I jest to osoba, która robi bardzo dużo, żeby tym klubom pomagać. Żeby te kluby wspierać i rozwijać i sprawić, że znowu Wrocław będzie jaśniejącym punktem na mapie Toastmasters dużo bardziej niż w tej chwili. Marta Piastun. Dementuję te pogłoski w Wrocławiu. Na głos. A to ja po tej stronie. Pewnie sami dobrze wiecie, jak ważna w naszej organizacji jest informacja zwrotna. Na temat tego, jak było nasze wystąpienie, jak poszło nasze wystąpienie, jak dobrze spełniliśmy naszą rolę. Ale jedno to jest to, co powie nasz nam recenzent czy członkowie klubu. A drugie to jest to, co powie nam nagranie z naszym wystąpieniem. W momencie, kiedy ta osoba dołączyła do klubu w Krakowie, wtedy jeszcze nazywał się to klub PKP Kraków, zainicjowała nagrywanie spotkań i przemówień. Później zawsze angażowała się w wszystkie wydarzenia, które były organizowane w ramach Toastmasters. Czy to TLI w Krakowie, gdzie również stała za kamerą i dzielnie dzierżyła to narzędzie, jak później konferencja w Poznaniu dystryktu, TLI kolejne i konferencja dystryktu w Krakowie. Z konferencji dystryktu w Krakowie wyszło 30 gigabajtów materiału. I ta osoba siedziała dniami i nocami po to, żebyśmy teraz mogli z tego korzystać. Materiały, jak pewnie wiecie, są dostępne cały czas na stronie internetowej. Można posłuchać mów i warsztatów. A za to wszystko powinniśmy mocno, gorącymi brawami podziękować Krzyśkowi Nepelskiemu. W naszej organizacji jest od dość niedawna, relatywnie krótko, bo kluby w Łodzi istnieją krótko. Jest odpowiedzialna
Właściwie nie powiem więcej. Jest odpowiedzialna za zorganizowanie pierwszej dwudniowej konferencji AREA w naszym kraju. Manufaktury śmiechu. Iwona Hack. Idąc za ciosem jest człowiek orkiestra. Człowiek, który pojawia się wszędzie i przy każdej inicjatywie, która ma miejsce tu, w Warszawie. I ciężko, gdyby chcieć powiedzieć, wymienić listę osiągnięć i inicjatyw, które jest zaangażowany, to by nie starczyło nam dzisiaj czasu. Krzysiek Kopeć. I żeby w mocy była równowaga. Chcę wyróżnić osobę, dzięki której miasto, które na to zasługuje, pojawiło się jasnym punktem na mapie Toastmasters. W dużej mierze dzięki zorganizowaniu ostatniej konferencji dywizji. Marcin Kruk. Nagroda zobowiązuje. Idźcie i dzielcie się mocą z resztą. Korzystając z okazji, że jestem na scenie, chciałabym jeszcze zaprosić jedną osobę, która została wyróżniona we Frankfurcie. Jedną z osób, która została wyróżniona we Frankfurcie. Osobę, która została jako pierwsza zarejestrowana w nowym roku Toastmasterowym jako zaawansowany lider brązowy. I zapraszam Łukasza jeszcze raz na scenę. Dziękuję bardzo. Marzenko, myślę, że to jest czas. Niczko, to było ładnie na początku. Ale wiesz, że oni tam byli małżeństwem. Okej. Księżniczko, Marzenko. I think it's time to invite our district governor to say a few words to all of us. Case Bros. Terracotta. So you've all heard a different language today. It is a very warm welcome to all of you in Maori, which is the native language in New Zealand. My name is Case, like in suitcase, nutcase. And since our district governor, we're expanding on this all the time. Michal Talaga,
or LTM, has expanded into lowercase, uppercase. I spent half my life in the Netherlands, half my life in New Zealand, and my third half is now in Germany. I don't know where Przed the journey nie? will end. Przed Michałem, you probably all don't know where your journey will end. But you all do know that you are on a journey. A journey with leadership. About leadership. I always compare Toastmasters International, your club, with an incubator. No, to ja tutaj coś odpowiem. To będzie krótko. Aha, no i tutaj jestem, będzie tam przez nie robina, nie? These days, they manage to keep a baby of about 22, 23 weeks alive. The size of that baby will fit in my hand. What I want you to visualize is your leadership skills. You as leaders, the size of your leadership skill will fit in my hand. We put this leadership in the incubator. Turn it up, you push it, make it a nice environment, and you will all grow as leaders. Eventually, you will get out of that incubator and start to tell the world about your leadership and portray your leadership skills. Take that in mind. Toastmasters International is about learning. You might think, me standing here, that I may be at the end of a learning process. You keep learning all the time. Even myself, I even learned something today. Do I see red? No. I should see red. Because I missed the opening this morning. Maybe you were thinking, oh, district governor's done that. Not true. I was already up close. You should have knocked on my door. All honesty, we were on the way to this venue and we're just too late. I've apologized personally to Piotr about it because he put a lot of effort in that to make all these languages mix and mingle. Therefore, what was said in Finnish, Piotr? Hyvä huomenta! Well, our Finnish representative, David Kelkin. Good morning. Please stand up. Also, division governor, first time TLI, and talking quietly to him, he is absolutely impressed. And I think he will take a lot of these things to Finland, Sweden, the Denmarks, the Norways, to put this type of TLI on the map. But don't worry, it's actually already on the map. I've just said I'm learning as well. I was at my training last week in Dubai, of all places, where leaders from New Zealand, Australia, South Africa, Western Africa, Saudi Arabia, all came together to learn as well. Also there was the CEO of Toastmasters International, Dan Rex. Top of the top. So I had an opportunity to talk to him and my mouth fell open when he started spontaneously talking about the TLI in Poland. Honestly, I did not give him a hint or anything. He started to talk about this and on his radar is to get the international president of Toastmasters International to one of the TLIs in Poland. So there you go. You're doing a fantastic job. What kind of job are we doing? What's the district mission?
build new clubs. That's one part. Build new clubs. Second part. Help existing clubs achieve excellence. Achieve excellence. Indeed. This is all based on something I would call rise. Please, all rise. We have been sitting for a while, isn't it? If you spell the word rise, R-I-S-E, it stands for the four core values in Toastmasters International. The R for respect. The I for... Oh, I thought intelligence, sorry. Integrity. The S for service. And the E for... Excellence. Excellent done, excellent job. You all doing by attending this training. So you have stretched the legs a bit, sit down again, because you know what they say about sitting down? It's the new form of smoking. When a new club is born, I do receive the charter papers, and therefore I would like to see if there's any officer, or maybe officers, of BPS speakers in the room here. Please come up here. Woo! Tomasz, look, it's still in its original format, the way I received it in Germany. I've only ripped it open to see which club it was. And this one is for BPS speakers, and what's in it are the certificates that from now on BPS speakers is an officially chartered club, and each founder member, so who has helped to start a club, will get a certificate as well. So I would like to ask you to hand that out to your founding members. And did you receive a banner yet? No, because this was fairly recent, isn't it? Okay. So that's the other token of appreciation we want to give to new clubs. District will order a banner for your club to be proudly displayed in the club room. So again, congratulations. Take this back to your club. The other club recently on the block of Toastmasters clubs is Vistula Warsaw. The same procedure. You've got all your certificates in this here, and this is to say that Vistula Toastmasters leaders is an officially chartered club of the family of Toastmasters International Clubs. And talking to you this morning, I heard a whisper that you received your banner already. Banner has arrived in this club. Okay, congratulations. And the third one. By the way, Piotr, what did you say this morning in Hungarian? Jó reggelt. Good morning. There is our public relations officer of the district. We have there. We was in the same tram. What else do we have? Czech? Did you say something in Czech? He said. In Czech it's very easy. Dobrý den. Dobrý den. Where's the band? There at the back of the room. Come on, don't be shy. Yeah, no.
there you have it, all four of us have arrived. Hat es besse Krakow. I don't know if... Is there any officer of this club here? I can take you on behalf of HSBC, for sure. No? Yeah, there's no one from that club. So I will take the privilege to take it. The privilege is yours, please. All the documents are in there. Here it is, the first one. HSBC Krakow Toastmasters Club of Krakow, Poland. And you will hand it out to your founding members. Please do. Okay, thank you so much. I'm not much of a talker, so I think it's about... Boras. Boras. What? Boras. Boras. Announce. It, now he speaks Swedish. Indeed. What is our next big event besides the TRI? TRI next week in Torun. But after that. The National District Conference of District 95, which will be held on the 23rd of May, which is a Saturday, but we try to imitate the TLIs in Poland, so we will start on the Friday, the day before, and we will finish on the Sunday, the day after. So we try to make it a bit of a bigger event as well. I know there's a bit of travel involved, it might be a bit expensive, therefore, we came up with the idea of selling 95 tickets at 95 euro, but they were gone in 8 hours. I'm sorry. The next ticket price is 135 euros, which I'm fully aware of that it's not cheap money. If you could make it to the conference, you're more than welcome to attend. It's going to be an awesome event. Awesome, the most used word in New Zealand, actually. What's the second most used word? Sweet-ass. We're getting familiar with New Zealand terms now. Sweet-ass, but be careful, boys. It's ass with one S. So when you chat up to a lady and say, sweet-ass, could be in trouble when it's wrongly entered. No, what we have as a keynote speaker in Sweden, who knows? Who was the keynote speaker? The world champion. The current world champion public speaking. I call him Dana because his name is from Sri Lanka and it's far too long. I probably would break my tongue trying even to pronounce his name. So for all of us, it will be Dana, is that? It would be a pleasure to see you all there. I invite you warmly to attend that event. Maybe you can start saving up. If you put 5 euro aside per week, how many weeks would we still have? No, still not many. I still invite you to start to save up, because there is another opportunity in the fall, in November. Then we go to Prague, which is more doable, I think. Yep. So think about it, to attend those district conferences as well. You're more than welcome in Brussels. If not, I wish you a healthy, enjoyable, and sweet-ass leadership trek. Thank you so much. District Governor, Case Gross. May the force be with you. Co się wydarzy przed konferencją dystryktu? Konferencje okręgów. Tudzież dywizji, tudzież division, używa się różnych sformułowań. Odbędą się w kwietniu zarówno konferencja okręgu B, jak i konferencja okręgu J. Wcześniej odbędą się konferencje rejonów.
areas. Ich mamy w tej chwili w każdym, mamy po 3 w każdym okręgu, czyli w sumie 6. A wcześniej odbędą się konkursy klubowe. Widzicie, wczoraj mieliście okazję zobaczyć, co się dzieje, jak ktoś wygrywa w konkursie klubowym. Wieczna chwała i dużo mocy. I to się wydarzy przed konferencją dystryktu. A co się wydarzy po konferencji dystryktu w sierpniu? International Convention w Las Vegas, a stamtąd transmisja wprost do, wprost do jednego z miast, które zadeklarowały chęć organizacji. I pewnie chcielibyście wiedzieć, kto zorganizuje pierwszą krajową konferencję Toastmasters w Polsce. Chcielibyście czy nie? Proszę? Będzie miał konkurencję. Dużo. Otóż, moi drodzy, pierwszą krajową konferencję Toastmasters w Polsce zorganizuje Lublin. Wielkie brawa. Moi drodzy, za chwilę zrobimy przerwę. Ale to za chwilę. Chcę wam powiedzieć w tej chwili, że nasi sponsorzy przygotowali dla was bardzo cenne nagrody, które będziemy losować w trakcie i po ich wystąpieniach. Będziemy losowali 4 vouchery o wartości 500 zł od Strefy Urody Iwony Ryszkowskiej, 3 vouchery na zabiegi kosmetologiczne o wartości 300 zł z Your Image Basi Harasinów, 3 vouchery na zdjęcia z emisji głosu, to niektórym może się przydać, z Music School oraz 1 voucher od firmy Vistula na uszycie na miarę garnituru o wartości 3000 zł. Gdy będziemy losować i kogoś nie będzie na sali, zostanie automatycznie pominięty. Więc jeżeli chcecie brać udział w tym losowaniu, bądźcie razem z nami. A teraz 15 minut przerwy i spotykamy się 15 po 15.